Pozdrawiam do Was z tej strony, Jan Spironi, Games Mordek, i ja witam Was w kolejnym Q&A na moim kanale. I na samym począteczku, jeśli tego jeszcze mordeczko nie robisz, to subskrybuj mój kanał, tu masz taki magiczny czerwony guziczek, sprawdź, żeby się stał szary, plus dzwoneczek, wiadomo, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Więc lecimy z pierwszym pytankiem, bo dzisiaj jest seria Q&A, tak wiem, dawno nie było jej. Ach, czas ją nadrobić, dobra. A więc pierwsze pytanie od matku brzmi: ile miała najwięcej stron książka, którą przeczytałeś? Największa ilość stron książki, którą przeczytałem. No na pewno to był Potop. Nie, Potop nie. Kowadis, tak, Kowadis. Kowadis, nie pamiętam dokładnie ile stron, ale miało dość dużo. Jest to jedna z potężnych lektur i to w sumie jest jedna taka z potężniejszych, którą przeczytałem. Koszykówka kontra siatkówka. Szczerze, gram teraz na WF-ie cały czas tylko w siatkówkę, ale całym serduchem koszykówka, jak najbardziej koszykówka, mordeczko. Co sądzisz o Star Wars? Star Wars? Mało co oglądałem tej sagi, tego wszystkiego, tamtych różnych części. Zdarzało się coś oglądnąć. Powiem szczerze, jako taką, jak mam ocenić tę produkcję, spoko. Film jest spoko, naprawdę podobają się Gwiezdne Wojny, Star Wars są naprawdę świetne. Następne pytanie od matku. Hiszpania kontra Portugalia. No i teraz to w sumie praktycznie, no w sumie wszystko mi się radno, więc powiem, że Hiszpania. Hiszpania może być jak najbardziej fajna, słoneczna, ciepła Hiszpania. Czemu nie? No i najtrudniejsze pytanie ever. No panie, takiego jeszcze pytania nie spotkałem się. Klocuch kontra Kruszwil. Kruszwil czy klocuch? Z jednej strony klocuch ma denerwujący głos. Bo na tym YouTube, tak już wspominałem. Kruszwil jest kontrowersyjny. Teraz obecnie nie ogląda. Słuchajcie, poprawię kamerę. O, nie oglądam Kruszwila, tylko śledzę tam kamerzystę, jeśli chodzi o jego piosenki. Generalnie, jeśli miałbym wybrać pod względem osobowości, to Klocuch. Klocuch jest mniej kontrowersyjny i mniej bardziej przypadł do gustu, bo Kruszwil mnie już się faktycznie znudził przez to jego taką nachalność i tak dalej, przez jego jakby pokazywaną treść. No dobra. Następna osoba. Kulwar pyta. Lubisz piłkę nożną? No jak najbardziej. Zawsze niby gruby na bramkę, ale nieprawda, bo ja jestem bramkarzem i jestem chudy. Więc jak najbardziej całym serduchem też piłka nożna. Mordeczko. Wolisz być sławny, ale mało łapek i słów, czy być niepopularny, ale dużo łapek i słów? Wiesz co, wolę być rozpoznawalną osobą i mieć mniej tych łapek i tego wszystkiego, ponieważ no jednak im się bardziej stajemy na tym YouTubie sławniejsi, im bardziej mamy większą popularność, to właśnie te łapki i to wszystko samo przychodzi, nie? Tak naprawdę. Patryk Janow... A, przepraszam, bo jeszcze bym zapominał. Jeszcze Kulwar. Katowice kontra Kraków. Kraków już tyle razy w sumie zwiedzałem. W sumie teraz na miasteczkę klasową też jadę do Krakowa. Kraków? Jest spoko. Katowice no nie ma tak nic tam szczególnego, chyba że Hala Spodek i IM Katowice. Ale mimo wszystko chyba Kraków, jeśli o ilość tych fajnych atrakcji. Pokażesz kiedyś swój dom? Do zobaczenia, pozdro. Wiesz co? Powiem tak, nie pokażę swojego domu całkowicie, bo ze względu na to, że no, nie wypada pokazywać całego swojego domu. Ze względu nie to, że RODO to jest bardziej osoby, ale po prostu nie pokażę wam całego mojego domu. Tylko na vlogach rolniczych widzicie część mojego gospodarstwa i to w sumie tyle, co możecie zobaczyć z mojej chaty. No i w sumie jeszcze mój studio w cudzysłowie. Dobra, Patryk Janowski, przejdźmy już do niego. Jak dobrze pykasz na tych nartach? Aha, jak dobrze jeżdżę na nartach? Dobra. No na nartach ogólnie jeżdżę tak średnio. Teraz w tym sezonie w ogóle nie wyciągnąłem nart i moje narty gdzieś tam leżą odłogiem. Szkoda, bo szkoda.
I następne pytanie od niego. Kiedy się masz zamiar wybrać na ty? Dzień, godzina, wyjazd. Wiesz co, szczerze, no teraz już wiadomo, sezon na narty już minął, ale może się wybiorę, jak będzie trzeba. Czemu to Q&A jest tak długie? Bo nie krótkie. Proste. Łukasz Karkowski. Czemu masz komputer w kuchni? Czekajcie, przed tym, o ile muszę się napić herbatki. Dobre, dobre. No mimo wszystko, już ci odpowiadam. Już to tyle razy odpowiadałem, bo komputer jest dla wszystkich i to jest jedyne pomieszczenie u mnie na górze, gdzie zbierają się praktycznie wszyscy, to znaczy w sensie, jeśli chodzi o użytkowanie komputera, bo tak. Tak na stricte nie mam swojego PC-ta póki co, to takie smutne, ale będzie. Jest zamiar, modeczki. W tym roku może, nie wiem czy się to uda, zrobić taki wielki projekt, ale mam już w głowie, siedzi mi taka myśl, żeby studio zrobić sobie taki kącik. Może nie będę wam do końca zdradzał, ale już gdzieś tam, tylko tyle wam powiem, w sumie mogę powiedzieć, że już myślę nad jakimś kącikiem gamingowym. Nie wiem co o tym sądzicie wy, ale mogę wam zdradzić, że kącik gamingowy. No i PC, tak mówię, wszyscy używamy go, no teraz praktycznie głównie ja, no i w sumie mógłby tu być u mnie, ale no nie mam na razie przygotowanego stricte stanowiska do... Na moim biurku nie chcę, ja chcę osobne stanowisko, takie typowo do pracy na YouTube'a. Dobra, to tyle nawet, no kurczę, no. Więc ja dziękuję wam za uwagę, mordeczki. Zostawiacie te łapki w górę, myślę, że 10 łapek w górę. I plus wasze komentarze z pytaniami. Pod tym oczywiście Q&A. Zadajemy dalej pytanka, żeby nie robić jakiegoś tam niepotrzebnego harmidru. I subika na kanale zostawiacie modeczki, bo to wspomaga moją działalność. Lecimy po 400 subskrypcji, mordeczko. Lecimy po 400 subskrypcji. Wiesz co to jest 400 subskrypcji, mordeczko? To tak niewiele. Więc klikaj czerwony guziczek plus dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych ciekawych materiałów i zapraszam dzisiaj na jeszcze mojego vloga rolniczego, więc zapraszam na Jadłowski Rolnik Team, tam pojawi się już vlogek z mojego ogródeczka pierwszy, więc ja się z wami żegnam, ale trzymajcie się do następnego Q&A, cześć!